Na miłośników gier fantasy, jak i planszowych czeka w Sieradzu nie lada gratka. Przez cały weekend w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego trwał finał akcji Ferie bez prądu. To z inicjatywy Sieradzkiego Klubu Gier Planszowych Perun i Klubu Miłośników Fantastyki Sagita. Każdy z nas lubi gry planszowe, gry bitewne, gry karciane. Nie ma takiej imprezy w naszej okolicy tak naprawdę za dużo, więc uznaliśmy, że skoro nie ma, to trzeba zrobić to samemu. I zachęcać dzieciaki do tego, żeby również grały w takie gry. Główny cel imprezy to pokazanie, że zamiast spędzać czas w ferii przed telewizorem czy komputerem, można go spędzić przy planszówkach. Dzisiaj większość osób gra jednak w gry komputerowe. To bardzo odciąga uwagę młodzieży, też również gry na telefonach, media społecznościowe. My byśmy chcieli, żeby jednak też nasza młodzież powróciła trochę do korzeni, odeszła od komputerów. I zobaczyła, że jest również poza nimi życie po prostu. W trakcie trwania imprezy młodzież miała okazję przyjść i zagrać w różnego rodzaju gry bitewne, karciane czy planszowe. Co my tutaj mamy? Na pewno gry bitewne. Akurat siedzimy przy stole z Warhammerem 40 000. Wielka bitwa w kosmosie. Mamy również Warzone Resurrection, mamy system Infinity. Zdaje się, że mamy chyba też Władcę Pierścieni, ale jeszcze się nie zdążyłem tu do końca rozejrzeć. Na górze mamy gry planszowe, gry karciane również. Mamy również tutaj prelekcje o fantastyce, będzie na przykład prelekcja o Harrym Potterze, również o Grze o Tron. No i ja jakoś zawsze miałem zainteresowanie do fantastyki i science fiction. Zajmowałem się wcześniej modelarstwem redukcyjnym. To tak jakoś fuzja tych dwóch hobby. Więc ja bardzo lubię system Malifo na przykład. Jest to gra odstająca od tych wszystkich innych, ponieważ nie polega na zdarzeniach losowych rzucanych kostką, tylko tam mamy karty, więc to jest fajne jakby zróżnicowanie od tego świata, gdzie głównie dominują kostki. Inicjatorzy i pomysłodawcy tego projektu w ramach Ferii bez prądu odwiedzili również pobliskie miejscowości. Przez ostatnie 5 dni jeździliśmy tutaj trochę po okolicy, byliśmy w gminie Klonowa, byliśmy w Zapolicach, w Zduńskiej Woli, w Burzeninie. I tutaj w naszym sieradzkim Centrum Informacji Kulturalnej w Rynku. Także też prezentowaliśmy te gry. Rozdawaliśmy też trochę nawet gier planszowych za darmo, także kto był, skorzystał, zobaczył, że jest to całkiem fajne. Imprezę wsparł finansowo Urząd Miasta Sieradza.